Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj T-Volt, witam was w kolejnym odcinku Ratcheta i Clanka. Ta, świetnie. Wyczytałem właśnie w tej chwili, że może troszeczkę nie uważałem, ale skończyłeś nam generalnie paliwo i musimy dotrzeć jakimiś standardowymi sposobami do bazy. Do bazy Drake'a. Dobra, okej. Zgaga mnie łapie czy kichuj, nie jestem pewien. Jak to działa? Strzela to w tych przeciwników? Ty, skacze pomiędzy nimi. Dobra, będę musiał się pozbyć tego jebańca. Patrzcie, jak pięknie w niego rypło. Aczkolwiek nie jest jakieś takie... A nie, Boże, to jest moja kobita! Jezus, to jest moja tam ziomuwa, panie! O, jak pięknie normalnie strzela po tych przeciwnikach. Trzeba sobie tylko trochę trafić. Nie, bo tutaj to skurweczeństwo produkuje te małe robociki. Dobrze, że to w końcu ostatecznie zauważyłem. Dobra. Okej. Skupienie, bo się trochę rozkupiłem. Tak więc skupienie w tej chwili maksymalne. Versa Most aktywny. Versa Most, okej, spoko. Amunicja do mojego Blade Gunna. Co teraz mamy? No mamy mościk, dobra, spoko. Podlecę sobie tutaj na prędkości, bo nie ma co się opierdalać tak naprawdę. Co znaczy ostrożnie? No musimy ich chyba zajebać, nie? Ciu, 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 ciu. Yeah, yeah! Dobra, będę strzelał sporo z tej broni, głównie po to, żeby ją sobie podlewelować, taki jest mój plan. A to niech lata sobie pomiędzy tymi przeciwnikami i tak dalej. O Jezus, to nie trafia tutaj do końca! O kurwa, oni mają... O Jezus, jaką mają szalone amunicję. Dobra, tu się przyda dudnik. Zdecydowanie się dudnik przyda. A masz! O jak pięknie, o jak go tam rucho, o jak go tam rucho. Mam tak gdzieś mojego piłogana? Nie mam, dobra, to muszę go wybrać w ten sposób. Boże, tyle broni, taki wybór. Te skurwysyny chyba niestety... O, wybaczcie, ja tam jakieś pobieranie mam w tle puszczone i one się po prostu teraz kończą, ale to są tylko 3 max. Ecie, kolejny tydzień, kolejne odcinki serialu. Patrzcie, już mamy prawie drugi poziom tego jebaństwa, to się zdecydowanie przyda, bo wiecie, bo... No bo kurwa... Damage trzeba zwiększyć, żeby to było w jakimś stopniu skuteczne bardziej. Dobra, biorę pana Zurkona. Oni tutaj rozpierdol zrobią srogi, szczerze. Mamy też pirocytor. Z niego też możemy sobie tutaj troszeczkę postrzelać. Pięknie, płoń! Ląduj najlepiej, dziwko! O tak! Pięknie. Dobra, jest jeszcze jeden tutaj. Frajerscy ci strażnicy są. Jak na żółte dzioba. Tutaj mamy pana Zurkona, spoko, to ja bym go tutaj zostawił i go wezwę sobie. Shotguna za to zamienię na mojego piłogana, chociaż nie mam amunicji. Elaris, jak się dostaniemy do środka? Ratchet, ostatnim razem jak tu byłem, uciekłem przez wentylację. A, to jest ta sama miejscowa, co? Uda nam się dostać do środka. Dobra, spoko ziomek. Zapewne będziemy musieli właśnie Clanka posłać do środka i znowu będzie ten jakże fajny gameplay Clankowy. Spoko, propsuję, bardzo lubię sobie Clankiem w tej grze biegać. Mówiliście nawet mi w komentarzach, że później będą całe planety, po których może chodzić tylko i wyłącznie Clank. Nie wiem, jak dużo w tym prawdy, szczerze mówiąc, bo wy lubicie lecieć ze mną w chuja dla waszej własnej satysfakcji, no ale zobaczymy. Pomysły? Tak, mam pomysł, babo, tam muszę Clanka wpuścić. Tak, możesz, Clank, tak więc wbijaj. Wrzuć Clanka, żeby się rozejrzał. Ostrożnie, Clank. Niech moc będzie z tobą. No dobra, i co? I się pobawimy. Jestem w wentylacji Drake Industries. Nie mogę podlatywać do przodu. Szkoda, że mnie tam nie ma. Szkoda, że mnie tam nie ma. Muskulaturę. W ciebie powinien być terminal bezpieczeństwa. Wyłącz go, a strażnicy będą mogli dostać się do budynku. Muszę sobie troszeczkę grę podgłośnić, bo ją ledwo słyszę. Teraz może nawet ją troszeczkę za bardzo słyszę, ależ ja mam tu kurwa dużo szklanek. Masakra, dobra. Skupienie w takim razie, to mogę rozwalić. Tam chyba jakbym tutaj jakąś bombkę przyniósł, to dałbym radę to zebrać, a to jest pakiet fart. Pakiet fart. Pakiet pierdów, tak, pakiet fart. Dobra, tu mogę most rzucić. Potrzebuję bomby. Organizacja kartotek. Co on tam odpierdala w ogóle ten ziomek? Dobra, mamy most w takim razie, rzućmy go. Ło! Prawie z tego spadłem. Siema. Ziomek, hono tu! Chcę ci zajebać z gonga! No i mi nie pozwolił zajebać mu z gonga. Co te przełączniki robią? No zdecydowanie, ale musisz też rozwalać skrzynki, Clank. To jest bardzo ważny element twojej roboty. Trzeba zbierać. Dobra, tego mogę chyba zamienić w elektryczność właśnie. Rzucić go tutaj. On zasila niestety tylko jedno, ale... O, wiem. Dobra. Ciebie weźmiemy, ziomek. Zamienimy cię w most. Tutaj.
O, zajebiście, dokładnie o to mi chodziło. Tutaj most chcę rozłożyć, co nie mogę? Halo, no bądźmy mostem. No proszę państwa. O, dobra, trzecie pobieranie się skończyło, powinno być okej. Dobra, chyba jednak muszę podejść bardziej do przodu niż do tyłu. Tak więc rozłóżmy ten most tutaj. I tego ziomka damy radę sobie chyba zgarnąć w takim razie. I z powrotem go tutaj przyciągnąć i razem z tym drugim będą stanowiły elektrycznych jebaków, którzy zasilą to. Dobra. Aha, czy nie mogą mieć dwa mosty w jednym miejscu naraz rozłożone? No to rozumiem. Ale to się otwiera i wyjebane. O, mamy granacik. Ziomek, zamknij ryj, spokojnie. Ja najpierw sobie pójdę tam i zbiorę ten pakiet kart. Może bonusy z kart nie są jakieś straszliwe, ale zawsze coś. Wiem, sobie tutaj rzucimy. Idealnie, zbierzemy to. Żeby nie było, że nie obserwuję mojego otoczenia i w ogóle jestem tępym chujem, bo nie widzę wszystkiego, co po prostu jest mi na dłoni pokazywane. Sędzia. Co to za kartę? Nadal nie wiem. Pewnie jakiś, no chyba duplikat kolejny, bo jak poprzedni pakiet otworzyłem, to miałem dwa duplikaty, otworzyłem ten, w środku była jedna karta i ta karta to duplikat. Smuteł. Tak jak czułem, granacik się odnowił. Czy ja dam radę dorzucić ten granacik do normalnie tamtego przejścia? Nie, to chyba nie o to... Nie o to chodzi. Co ja mam z tym zrobić? Mogę to upuścić? Nie, to chyba wybucha na miejscu, tak mi się wydaje. Czy mogę tutaj coś rozwalić? Czy to było tak po prostu z dupy zrobione, po w sumie po nic? Chyba nie mogę tutaj nic sensownego zrobić, niestety. Tamtego nie dorzucę. Dobra, leć do lawy, sukwo. Nie wiem, po cholery ja te drzwi otwierałem w takim razie. Wydaje mi się, że tutaj mogę sobie most zrobić. O, aha, dobra, po to potrzebowałem tych dwóch. Pragnie podziękować wam za ciężką pracę. A, Bożesz, dobra. W kantynie od godziny 1:10 do 1:15 będą serwowane lodowe sandwicze. Przypominam również o obowiązkowym spotkaniu, trwającym od godziny 1:00 do 1:30 na pokładzie B. Nieobecność będzie karana utylizacją. Okej, okay, dobra. Z jednej strony, hej, słuchajcie, dla wszystkich pracowników będą kanapki lodowe. A potem macie spotkanie, jak na niej kurwa nie przyjdziecie, to zamienimy was wszystkich w popiół, wsypiemy do urn i te urny rozpierdolimy, wrzucając je do lawy. To jest taki przykład bardzo dobrej firmy, która myśli o swoich pracownikach. Taki wiecie, taki YouTube, taka mentalność, przyjazności mentalności. Dobra, dzięki temu, że zdobyłem tam tego jednego robocika, bo po to miałem tam pójść, mogę to w końcu rozwalić. Okej, okay. I lecimy dalej w takim razie, drogi klanku. Co tutaj mamy? Jakichś przeciwników mamy paru. Mamy też skrzyneczki, how awesome. Co nieco śrubków, tam kolejne skrzyneczki, nie ominiemy żadnych zasobów. A dong, 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 pięknie. Dobra, niech to się pozbiera lekko. Pysyłka specjalna od Freddy Fabryka. No, tak czułem niestety, że to skończy. Damy radę, ja sam klank. Jeszcze pod wrażeniem. Wyobrażacie sobie, że podchodzicie do jakiegoś gościa na ulicy i on do was skacze taki wy mu dajecie w ryj i on po prostu pada na strzała na ziemię i tak, ty kurwa, niezły jestem. Czy ja tam dam radę coś zrobić sensownego? Aha, tych skrzynek nie mogę rozwalić, dobra, bo myślałem, że to jest kolejna. Dopiero co skończyłem. A jednak mogę. Ale to i tak jest to samo miejsce, dobra. Nie chcę sobie, wiecie, zniszczyć czegoś i zablokować drogi przejścia w inne miejsce, tak jak to miało miejsce tam na tej lodowej planecie, gdzie skrzynki stanowiły schodki, które trzeba było jakby wykorzystać, żeby gdzieś tam wejść. Dobra, to rozwalę, fajnie, mamy tutaj bota do elektryczności. To trochę zbyt proste się wydaje. Wygląda niebezpiecznie. Zajebiście niebezpiecznie wygląda. Ale przeżyłem, dobra, w pożolożo w takim razie. Sobie poradzisz. Z czym? Kolejne pieski, czy? To główna, nie zawiedź mnie. Aha, okej, okay, dobra, wait a second. To mnie nie zabije, chyba nie. Mamy też jeżdżące skrzyneczki. Tylko mam pewien kłopot. Asystent Dreka Z próbuje uniemożliwić mi dotarcie do terminala. No, bitch, please, damy radę. Elaris, zbombarduj fabrykę minami pirocydycznymi. Będzie bezpieczniej, jak pozwolimy działać klankowi. Ja też bym to wolał. Aha, dobra, tutaj jest jakiś taki korytarz, przez który muszę przejść, ale musiałbym najpierw otworzyć te wszystkie gunwa, co? No dobra, I get it. Co się w ogóle stanie, kiedy zabiorę tego ziomka? Czy to momentalnie się opuści? Chyba tak, takie mam wrażenie. Czy ja zdążę tutaj przejść? Nie jestem pewien. No dobra, dobra, niech on się podepnie.
Nie o to chodzi. Okej, zapamiętane. Dobra, rzućmy go tutaj. Niech siedzi w jednym miejscu, to za to sobie rozwalę. Dobra, no to musimy po prostu działać. Kurde, robocik po robociku. Mam wrażenie, że na pewno muszę podejść w tą stronę. Zawiedź mnie. A, mogę to... Aha, bo ja mogę tylko do żółtego paska most stworzyć, co? Okej, zapamiętane. Tylko mam pewien kłopot. Asystent Drake'a Z próbuje uniemożliwić mi dotarcie do terminala. Dobra, dobra, to już wszyscy słyszeliśmy. Tu jest elektryczność. Zapominam ciągle, gdzie jest który rodzaj robocika. Aha. Bezpiecznie, jak pozwolimy działać klankowi. Okej. Okay. Dobra, tam sobie coś aktywowałem. Tam też jest coś. Mam wrażenie, że zdecydowanie potrzebuję tam jeszcze jednego robocika. Ten jeden robocik jest tutaj. Już ja nie dam rady w żaden sposób jakby sobie pomóc z tym. Nie mogę tych... Nie, nie mogę tego przesunąć. Ha! To jest zajebiście dobre pytanie. Co ja tutaj mogę takiego zrobić? A widzicie, wchodzi logiczna część gry. Już kurwa odpadam. Tam mamy coś, co tak jakby mógłbym aktywować, ale nie do końca mogę. Tutaj przecież tym się most robi. To... Aha, dobra, okej. Dobra, no spoko, super. Zrobiłem sobie most z powrotem, tylko absolutnie chuja mi to daje niestety. Chyba, że... Nie. Zgarnę tego ziomka. Zamienię go na elektrycznego i położę go tutaj. To on działa tak długo, jak tutaj stoję, co? Odłożę go tutaj. O, widzicie, i on to zasila. Kurwa, tylko że jak ja to zdejmę, to on spadnie. Uwaga, roboty. Prezes Drake pragnie podziękować wam za ciężką pracę. Cholera jasna. W kantynie od godziny 1:10 do 1:15 będą serwowane lodowe sandwicze. Przypominam również o obowiązkowym spotkaniu, trwającym od godziny 1 do 1. Muszę przyznać, że jestem troszeczkę zakonsternowany, co ja mam tutaj takiego robić. Czy są jakieś drzwi, w które mogę wejść, a o tym jeszcze nie wiem, nie jestem pewien, raczej nie. Tutaj mam te 4 podnośniki, które po prostu muszę podnieść, ale to też mi gówno da. Naprawdę by mi się przydał tamten jeden bocik, to by w dużej mierze chyba rozwiązało moje problemy, tylko że ja nie mam jak tej po prostu sytuacji naprawić, a może jeżeli się cofnę, to dorwę tam jakiegoś robocika, który mógłby mi pomóc jakby to przejść. Być może o to chodzi. Spróbujmy się cofnąć, bo dam radę się cofnąć po tego robocika na przykład. Przyjść z nim i przejść. Mam nadzieję, że on się, nie wiem, nie zresetuje w żaden sposób ani nic. Zobaczymy. Chwycę tego i... shit! No, tego nie wiedziałem. A może ustawię gadżetobota na pasie transmisyjnym? Okej. To może być jakaś myśl... Dobra, ten mi się deaktywował, spoko, ale to nie ma żadnego problemu. Dobra, czyli jak wychodzę, to chuj. A gdzie ten pas transmisyjny w ogóle? On tutaj jeździ tylko dookoła, co? To błąd w waszych ustawieniach systemowych. Czemu tam są 2 roboty? Potrzebujecie ogniw, powtarzam, ogniw, a nie dobra. Muszę się zabić, Clank, muszę się kurwa zabić. A, to mnie od razu wybija, odbija, sorry, muszę się zabić. A, to jest najszybszy sposób, jaki wymyśliłem. Nie wiem czemu, chyba się zbagowały robociki tam, mam wrażenie. Były 2 po drugiej stronie, przez co wszystko w chuj. Tutaj potrzebuję jednego mieć. Dobra, i działa. Zobaczmy, czy sobie poradzi. Aha, dobra, okej, rozumiem. Mój to główna, nie zawiedź mnie. Tutaj mogę go rzucić i on będzie aktywował po kolei te. I ja teraz dam radę przejść w związku z tym. Jestem prawie na miejscu. I to ma sens. Pewien kłopot. Asystent Drake'a Z próbuje uniemożliwić mi dotarcie do terminala. No dobra, okej. To było, muszę przyznać, interesujące rozwiązanie. Nie... O! Jezus Mary, jakżem się przestroszył! Będą chociaż śrubki, zajebiście dużo śrubek. Dzięki, ziomek. Frajer. Jak udało mi się przeżyć, jestem zajebisty bombel. Oto jak udało mi się przeżyć. Dobra. Zróbmy sobie most na drugą stronę tym bomblem, bo tak czy siak jest mi most potrzebny. Tego sobie zgarnę, bo też mi się przyda. Ja myślałem, że wiecie, przejście tam to jest jakiś taki bardziej ostateczny cel. A to był po prostu jeden z paru celów jakby do sukcesu. Dobra, tutaj też potrzebuję mosta, ale mostu, który się zaczyna z tej strony. Teraz tego bombla mogę tutaj wrócić i zgarnąć. I zostawić go jako elektrycznego jebańca tutaj. I on będzie działał i aktywował to. Zajebiście, a teraz tego zmieniamy w elektryczność i możemy normalnie otworzyć sobie te drzwi. Jej! Dobra, wystarczyła mi ta jedna drobniutka porada i ogarnąłem.
Pikuś. Dlaczego jesteś taki bystry? Roboty bojowe to prości żołnierze. Kto się ulepszył? Ziomek, ja byłem specjalny od urodzenia. Dobra. Nie będę już się odzywał. Znaczy, przydałoby się, żebym się odzywał, bo jak się nie będę odzywał, to trochę chujnia. Dostawcą o prawdziwemu robotowi bojowemu! O Jezus Mary, jakiemu robotowi bojowemu? Będzie stamtąd wychodził. Siema! Hadong! Muszę granatów używać zdecydowanie. Dużo biegać, dużo rzucać. A, pewnie... Aha! Wiktor się dowie, że cię schwyta! Wyjdzie teraz z tych drzwi i teraz tam będę musiał rzucać... Ło! Jak mi dupsko przysmażyło, panie! Teraz tutaj... Dobra, dwa granaty stykają na robota. Tylko czy będzie więcej, czy po jednym? Nie. Tych środkowych drzwi jeszcze na pewno wyjdzie. No chodź, jebak koleśny, chodź, czekam na ciebie. Ło, kurwa, dwa! O Jezus, ło, panie! Hadong! Dobra, na szczęście granaciki się bardzo szybko odnawiają. I na szczęście te granaty poniekąd ich stunują. I panie, wyjebane! Nieźle jak na wadliwego. No! Wadliwi to najlepsi, wiecie. Broken ones are the best ones. Nie wiem, to brzmi jak tekst, który powiedziała jakaś emo nastolatka w filmie. Dramat romantyczny. Ale okej. Już nie będę dywagował dalej. Nie wiem. Jak gra się klankiem, to wiecie, to jest już taka bardziej logiczna część. I w przypadku jak w grze trzeba myśleć logicznie, to mi się myślenie wyłącza. O Jezus Maria. Granatu potrzebuje. A on nie może podlatywać ani biec, nic. Może tylko skakać i łazić. No bier to! Bierz tą kurwa kurę! Hadong! Porobione. O! Ty ten frajer mi tu przeleciał, a ja mu nic nie zrobiłem. O Jezus, o Jezus. Jestem pewien, że nie poradzisz sobie ze skrzynią blokującą wejście do pomieszczenia ochrony. Ziomek, damy radę. Tylko muszę tutaj odpowiednie błociki w odpowiednich miejscach porozmieszczać. Dobra, tam nie wejdę w sposób naturalny. Muszę się tam podbić, żeby tego robocika zgarnąć. Może ten magnes się przyda. Magnes się przyda, powiadasz. Dobra, a ten magnes się jakoś używa? Ten magnes, to jest chyba ten magnes, tak mi się wydaje, ale muszę podpiąć zasilanie do tych trzech rzeczy, żeby go w ogóle użyć. Dobra, okej, okay, troszeczkę łażenia, troszeczkę kminienia. Ziomek, wyjebane mam na twoją pensję. Dobra, włażę tutaj w takim razie. Teraz sobie przeskoczę tutaj. I jakoś dam radę dojechać do tamtego robocika, który się tam znajduje. Wtedy będę musiał wrócić. Dobra, dobra. Hadong, hadong. I mam robocika, świetnie. Teraz mogę tutaj zejść. A, o Jezus. O Boże, jak ja tu zeskoczyłem. I co teraz? I co teraz? A, dam radę tu wejść. Okej, okay. to luzik. Ten bałagan będzie mnie kosztował posadę. Dobra, to mamy tutaj. Fajnie. Co ty robisz? Używasz tego magnesu? Dobra, tutaj tak nie wskoczę. Tutaj na pewno są skrzyneczki, rozwalę już teraz, żeby o nich nie zapomnieć. Widzicie, prawie się już odrobiliśmy po kupieniu tego tarczowego jebańca. A ja mam nadzieję, że on będzie bardzo fajny, kiedy się go już zabrejduje. Ja pokładam duże nadzieje w broniach, których jeszcze w tej grze nie używałem. Dzwoń do prezesa! Komputer, dzwoń do prezesa! Polecenie, które każdy, kurde, pracownik ma u siebie zapisane w telefonie, znaczy w komputerze. Dzwoń do prezesa! Poczty głosowej Alonza Dreka. Nie ma mnie w tej chwili przy telefonie, najpewniej jestem na spotkaniu, albo walczę o przyszłość gatunku. Tak czy owak, zostaw wiadomość po sygnale. Dobra, to już mogę sobie przeskakać. Jednej ostatniej rzeczy, jakiej potrzebuję, to odbijak. Wyląduję w lawie! Wyląduję w lawie, okej, okay, dobra. Też takie typowe zachowanie każdego prezesa większej firmy. Przyniesiesz mi złe wieści albo złe wyniki, wylądujesz kurwa w lawie. Dzwonię, tak sobie dzwonię, wszystko jest w porządku. W żadnym wypadku nie się ze skulony oho, ho. O, aktywacja już nastąpiła, co? To po co jest to trzecie w takim razie? Aha, to trzecie aktywuje przycisk. Dobra, panie, proszę cię. Tutaj mamy tego robocika. Transformation. Ciekawe, co te robociki w ogóle mają. Co te robociki na to, że ja tak je łapię i transformuję i w ogóle. Dobra. Nie chcę tego ruszać. Tutaj, activation. Aha, tego jebańca złapaliśmy. O! Puszczaj mnie! Frajer. Widzicie to kurwa zło i tą zawiść w twarzy Klanka? Ty i Terminal należycie do Drek Industries. Nie waż się wykonywać tej komendy. Wykonałeś ją! Nawet nie próbuj klikać dwa razy w ikonę zabezpieczeń, by obejść systemy. Co to zrobiłeś? Nie mogę uwierzyć! Zgłoście się, dezaktywowałem sieć bezpieczeństwa. Dobra robota. Widzimy się na terenie fabryki.
Okie dokie. Dobra robota, mały druchu. Dobrze się spisałeś, Clank. Tyle roboty, żeby taką jedną małą pierdołę ogarnąć. O czym mówisz? Rozproszyłem się. Patrzcie w ogóle, jakby powoli PD zdobywam, okay, to jest masakra. Mam trochę amunicji do tego. Mam, napierdalamy dalej w takim razie. Dobra, jeszcze kawałeczek zdążymy chyba przejść. Zobaczymy, co nas spotka tutaj w środku. Na pewno nie zmierzamy już do końca gry. Myślę, że co najwyżej jesteśmy tak w połowie. Ale nie wiem, nie znam tej gry. Tutaj będzie jakiś nowy typ przeciwnika, czuję to. Trochę przerażające były. Albo... Nie, nie mówcie mi, że zurkoni tutaj są! O Boże, nie! Dobra, kurwa! Walcz zurkonem z zurkonem! Mam nadzieję, że spodoba wam się. Okej. Dobra, kolejne, Jezus Maria. Najnowszych modeli autorstwa naszego zacnego doktora. Dobra, okej, rozjebani, fajnie. Ale jest jeden problem, drogi panie Dreku z Drek Industries. Też mam pana zurkona. I to nowszy model, dziwko! Uuu, tak jest. Kolejne wielkie tam poziomy, fabryka robotów. Tutaj. Zurkon Junior, a jak miło. Zostałem zmontowany na tej linii montażowej. Kłębi się we mnie cały szereg sprzecznych emocji. Dobrze wiedzieć, ziom. Dobra, tutaj mamy skrzyneczki, śrubeczki, fajnie, fajnie, coś mogę tu zrobić? Się teleportujemy, musimy znaleźć Dreka. Aha, okej, okay, dobra, czyli powrót tutaj mamy, co? Czyli będziemy tak trochę w kółeczko chodzić. Zakupmy wszystko. Plazmokarciciel. Nie, 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 nie chcę kupować. Upgrade'y chcę zrobić. Piłomiot. Ja pokładam dużą wiarę w tym piłomiocie. Bo to działa na podobnej zasadzie, mam wrażenie, jak ten mój magmo pożoger w tej chwili już się tak nazywający. Zainwestujmy tutaj w szybkoszczelność w tego takim razie. I będziemy liczyli na to, że ta broń będzie po prostu zajebista. Oni takie tutaj dupiane te robociki do walki mają, szczerze mówiąc. Jezus, jaki rozpierdol! Kto taki rozpierdol się? To zurkony. A ten jest mój? Nie, to moja koleżanka. Dobra, aktywujmy znowu zurkona, niech napierdala. Fajnie, fajnie. Będę cię osłaniać. Jezus Maria, ale mam cię, kurwa, flow w komentowaniu, nie ma co. Chodzimy, strzelamy, chodzimy, strzelamy. No chodźmy w takim razie i strzelajmy dalej. O Jezus, tyle skakania, tyle laserów. Siema! A dong, 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 bitches! O Jezus. Dam! O, pięknie, dobra, idealnie. Teraz wynik na nią z powrotem nie wlazł. To chodźmy. Proszę was. Nową kartę nawet dostałem, zajebiście, to mam chyba drzwi do rozwalenia wieżyczką. Jeszcze zgarnę twoje życie, amunicji, jedno i drugie do kieszeni, proszę pana. Bogactwo. Zurkon już nie wróci? Jezus, tekst. Ciekawe, czemu Zurkon Junior nie mówi na przykład... O, tato, jak ty pięknie ich mordujesz! Już, drzwi, umierajcie. Dobra. Tyle bić w drzwi. Aha! Ja tu nawet nie mam iść, ja kartę po prostu znalazłem. Okej. Okay. Nowa karta, świetnie. Mamy może jakieś nowe karty, fajnie. O, pakiet cały, no tak, no tak. Gruvitron, żubr, ou, fajnie. Udało mi się złożyć pierwszy zestaw kart. Tak, udało mi się złożyć pierwszy zestaw kart. Wiesz co, gościu, ty jak nie wiesz, to się kurwa nie odzywaj. No złożyliśmy i mamy jakiś specjalny wariant broni w trybie wyzwań, czyli coś, co mnie w ogóle nie interesuje. Aha, dobra, ja myślałem, że ja muszę właśnie przebić się przez te drzwi, żeby coś tam zdziałać, a nie. A to po prostu się aktywuje raz na jakiś czas i tyle. Dobra, tutaj muszę chyba poczekać, aż coś znowu wyłączy. Zdążę. A, timing perfekcyjny. Takie wiecie, badassowe. Zatrzymać się po prostu zamiast, wiecie. Zatrzymać się zamiast biegać tak przód tył, bo wiecie, być badassem, wyczuć moment i po prostu zatrzymać się w miejscu i wtedy on sam dojeżdża do celu. Wiecie, prawie jak od ten. Fajni faceci i cool guys don't look at explosions. Ten sam styl. Dobra, muszę chyba przeskoczyć tam, na tą taśmę montażową, mam wrażenie. Bez obaw. Mam jeszcze dużo niespodzianek w zanadrzu. Mogę to rozwalać? Mogę! Ło! Jezus, jak mi to życie urypało! Panie, do tyłu! O Jezus. Tutaj troszeczkę trudne jest... O rany! Dobra, ja już wolę zginąć. O, nie zginąłem. Aha, jakąś taką... I to właśnie była odwrotność tej badasowości, o której mówiłem. Czyli totalnie złe wyczucie tego czasu. Tak, patrzę pod nogi. Pani, co mi tutaj pani insynuuje, że pod nogi nie patrzę? O, zdążyłem. To
Dobra, znowu mamy zurkony. Może niech moje zurkony się nimi zajmą, a nie, bo jak ja się będę chował, to one się chowają razem ze mną i efekt jest troszeczkę chujowy. Dobra, to spróbujemy postrzelać razem z nimi. Nieźle. Okej, dobra, porobione w takim razie. Aktywujemy je ponownie. I ile tutaj nie będę posysał strasznie pały w tym skakaniu, to powinno być dobrze. Czy to się aktywuje? Nie, to się chyba nie... To się chyba nie aktywowywuje. Dobra, muszę uważać też, żeby wiecie... Aha, to się wyłącza na te roboty, żeby one mogły przejechać. Też, z jednej strony. No to zaczynamy! Co takiego kurwa zaczynamy? Tam jakaś walka? Coś tam jest? Nie wiem, o czym ty mówisz, kobieto, do mnie w ogóle. O! Co się tam dzieje? Jezus Maria, jak te zurkony napierdalają straszliwie. Dobra, o, gra rarytanium, kurde, mam wrażenie, że dawno nie zdobyłem rarytanium żadnego. Co to za generatory kurwidołków? Aaaa! Jebane małe robociki są takie denerwujące. Dobra, zurkony, atakujcie! On ucieka przede mną, jebaka leśny. True story, te generatory uciekają. Aaaa! Tyle efektów cząsteczkowych na ekranie, że padaczki dostanę, pomocy. Jezus Maria, roboty bojowe, oczywiście, że roboty bojowe. Napierdalać te roboty! Zurkonów już chyba nie mam. Nowa karta kredytowa, zajebiście. Jej! Piłomiot dostał kolejny poziom, zajebiście. Podoba mi się ta broń, kojarzy mi się w pewnym stopniu z Dead Space'em. I tam była taka broń, gdzie się strzelało takim właśnie wirującym ostrzem. To powiedzmy pierwsze moje skojarzenie, kiedy tutaj dostałem tą broń, muszę przyznać. Troszeczkę nietrafny, w co ona strzela? Babo! Co to odpierdalasz? A, coś tam się schowało chyba na dole. Walczycie jak blarkiańskie muszy. Chyba coś tam się musiało schować. No fucking idea. Dobra, biegnę, biegnę. O, ho, ho. O panie! Masakra. Ła, dobra, rzeczywiście coś tam gdzieś jest albo było. Tam jest ten frajer. Giń! Ja pierdolę, giń robocie! Ja pierdolę, się skampił tam na dole. A, eksplozja. Dobra, mamy intruzera w takim razie. Troszeczkę bym się pobawił tym. Może uda mi się jakoś tak w miarę szybko to aktywować. A to jest kurwa jakie szalone crazy. O dobra, okej. Okay. Na dobry początek tym bym się pobawił. Jak to dam radę ustawić, żeby to w coś świeciło, a nie blokowało żadnego kolejnego? Czy w taki sposób nie? To... Jak to kurwa ma być? Czekajcie, 1, 2, 3, 4, 5. 5 tych, a tych 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobra. Mam wrażenie, że te dwa są kompletnie zbędne. Ja to w ogóle wyłączę. Teraz trzeba tylko tą resztą pooperować. W taki sposób, myślę, damy radę. Teraz to sobie aktywujemy i dojedziemy tutaj. Idealnie. To jest normalnie prostsze niż te poprzednie, które były jakiś czas temu na początku. Ob. Amunicja, zajebiście. Uuu, dostaniemy jakże pięknego jetpacka. To mi się podoba. A możemy sobie wrócić do początku. Świetnie, kupić amunicję i tak dalej, ale nawet tego nie potrzebuję. No i mamy jetponsa w takim razie. Paliwo. Idealnie. Okay, zatankowałem plecak. Dobra, gdzie ja mam lecieć w ogóle? Zabezpieczmy górę, a potem do tamtego biura. No dobra, spoko, ale co to znaczy zabezpieczmy górę? Że tutaj? Jak widzicie, produkcja robotów wre. To idealny czas, by przebić się na nowe galaktyczne rynki. Dobra, życia sporo potrzebowałem. Pozostałe roboty bojowe 3. Dobra, nie mam zielonego pojęcia, gdzie ja mam co tutaj robić. Chyba biegać, oczyszczać i mordować. Czyli mniej więcej to, co robię od samego początku tej gry. Ale zakończymy tutaj odcinek, gdzie mamy akurat jakieś 29 minut. Tak więc mam nadzieję, że podobał się ten odcinek. Nie miałem jakiegoś super straszliwego flow przez te cholerne, kurde, logiczne części. Ale tak czy siak, mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie ocenić odcinka. I do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.